Poniatowskiego, swojego sojusznika. I oto w 1764 roku królem Polski został Stanisław August Poniatowski. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat Chrzyście wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Niechaj żyje król kochany. Stanisław Poniatowski był człowiekiem o wielkiej inteligencji i pracowitości. Starannie wykształcony, znał wiele sześć języków. Zaraz po wstąpieniu na tron król rozpoczął reformy. A nie było to łatwe. Córka Katarzyna była niezadowolona. W 1768 roku grupa szlachcy zawiązała konfederację przeciwko królowi i Rosji. Było to w miasteczku Bar i dlatego konfederacja nazywała się Barska. A co to jest konfederacja? Jest to organizacja, która najczęściej występuje przeciwko królowi. Konfederacje zazwyczaj przyspieszali rozkład Polski. Tak stało się i tym razem. W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały pierwszego rozboru Polski, zajmując łącznie 1/3 obszaru państwa. Sejm zmuszony był do zatwierdzenia tego rozboru. Na tym samym Sejmie z inicjatywy króla została utworzona Komisja Edukacji Narodowej. Pierwsze w świecie Ministerstwo Oświaty. Zapamiętajcie. Okres rządów Stanisława Augusta nazywamy czasami Stanisławowskimi. Były to lata rozkwitu i oświecenia. Król założył teatr narodowy, w kraju tworzyli swe dzieła artyści. Julia Kursyn-Niemcewicz, Ignacy Krasicki oraz publicyści, Pługo Kołłątaj, Stanisław Staszic. Krasicki to ten biskup, który pisał bajki? Tak, tak, na przykład Szczur i Kot, Ptaszki w klatce, Król i Lis. Doniosłe wydarzenie w okresie rządu Stanisława Augusty były obrady Sejmu XIV. Czy ten Sejm obradował aż 4 lata? Tak i to bardzo owocnie, bo w 1071 roku w maj uchwalił konstytucję, którą nazwano po prostu Konstytucją 3 maja. Dziś obchodzimy rocznicę tego doniosłego wydarzenia. Dlaczego to wydarzenie było i jest dla nas takie ważne? Chociażby dlatego, że była to konstytucja pierwsza w Europie i druga w świecie po konstytucji amerykańskiej. Konstytucja 3 maja usuwała wady ustroju Rzeczpospolitej. Zniosła liberum veto, konfederację i wolną elekcję. A co to jest liberum veto? Łacińskie liberum veto znaczyło po polsku wolna niepozwana. Poseł, który wykrzyknął te dwa słowa, unieważnił podjęte dotąd uchwały Sejmu. Ojej, to na takim Sejmie trudno było coś uchwalić. To dobrze, że konstytucja znosiła takie zwyczaje. W Europie tak nowatorsko konstytucja budzała zainteresowanie i podziw. Władzę ustawodawcą miał sprawować Sejm, a wykonawcą Straż Praw. Złożona z króla, prymasa i 5 ministrów. Zamożniejsi mieszczanie otrzymali przywileje szlachty. Viva 3 maja! Viva 3 maja! Vivat, vivat! Vita Majo, Majuszenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenko, która całej Polsce słynie. Witaj Maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj Maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Dziękujemy serdecznie klasie szóstej. Dziękujemy pani Magdzie jeszcze raz za świetne przygotowanie i przedstawienie nam tego trudnego materiału, ale w sposób, myślę, dla nas wszystkich zrozumiały i myślę, że po tej akademii każdy uczeń będzie mógł swoim rodzicom opowiedzieć coś o Konstytucji 3 maja. Choćby to, że była to druga konstytucja na świecie, a pierwsza w Europie, z czego możemy być oczywiście jako Polacy bardzo, bardzo dumni. Dziękujemy jeszcze raz i brawa!
Na tym księdza mamy błogosławieństwo.